Psalm 80 używa porównania znanego i z innych stron Starego Testamentu narodu wybranego do winnicy, no i Pana Boga do tego, który o winnicę się troszczy. Najbardziej znany obraz to jest z Księgi Izajasza, z 5 rozdziału, gdzie Pan Bóg skarży się na swój naród właśnie w ten sposób, jak gospodarz skarży się na własną winnicę, że on ją zadbał, pielęgnował, robił wszystko, co trzeba, a winnica wydała cierpkie jagody. I cóż jeszcze miałbym ci uczynić? Te takie trudne pytania, czy bolesne pytania zadawane przez Pana Boga i Izraelitom są zresztą natchnieniem dla improperii, czyli dla naszego śpiewu ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił. Ale wracamy do Psalmu 80. Tutaj jest odwrotnie. Tu nie tyle Pan Bóg opowiada o swojej winnicy, co psalmista mówi o tym, że Izrael jest winnicą Pana i co się stało, że ta winnica kiedyś taka przeniesiona z Egiptu po pierwsze, po drugie tak dobrze prosperująca, teraz jest w ruinie, opuszczona, z brakiem ogrodzenia, a więc dzikie zwierzęta mogą wchodzić, plądrować. Oczywiście powodem takiego zaniedbania jest grzech, więc psalmista mówi też i o tym, no bo tym są przecież psalmy, są modlitwą, mają budzić nadzieję. I w tej modlitwie jest wspominanie tych dawnych wydarzeń, kiedy to winnica funkcjonowała świetnie. Stan obecny, który jest tragiczny, no i przyszłość, która związana jest z nadzieją. Nie tyle to, co dzisiaj się dzieje. To, co jest dzisiaj, mówi o naszej niewierności. Ale pamięć o dawnych wydarzeniach budzi ufność, że doświadczymy jeszcze opieki Bożej. Jeżeli sami będziemy wierni, to doświadczymy Bożej opieki i właśnie tej owocności winnicy.